Rozpoczęcie edukacji to wyjątkowy moment dla każdego dziecka, ale także duże wyzwanie dla rodziców. Tylko bardziej on przygotowuje nas niż my jego. A dlaczego? No, ze względu na to, że wszystko jest wokół Olka. Czyli całe przygotowanie, cały proces wstawania, pobudki, no to troszkę to zajmuje czasu. Trzeba cały czas poświęcić dziecku, nie sobie. Każdego dnia mamy wiele obowiązków, a zdecydowanie więcej obowiązków mają rodzice tych najmłodszych dzieci. Zatem jak wygląda ich poranek? Troszeczkę z tych obowiązków dzieci porannych, czyli jakieś tam przygotowanie mleka z płatkami, czy jakieś bułki, czy jakiegoś innego posiłku porannego, herbatę trzeba przygotować. No i z małym dzieckiem jednak trzeba posiedzieć, żeby bardziej chętnie zjadło, troszkę zachęcić, troszkę podgadać, żeby zajadaj, tak żeby dziecko to w miarę chętnie zjadło i brzuszek, coś tam w brzuszku było, zanim wyjdzie z domu do przedszkola. Obowiązków co nie miara, a dzieci do przedszkola chodzą chętnie, bo tam uczą się nowych rzeczy. Systematyczność w tym, co robią, daje im wiele korzyści. Najważniejsze chyba były te pierwsze dni, kiedy Olek zaczynał chodzić tutaj do przedszkola. Jeżeli pierwsze dni faktycznie były pozytywne, a były, dziecko bardzo, bardzo się cieszyło, przychodziło do domu, opowiadało, jak jest w przedszkolu. Broń Boże, nie pytaliśmy, bo główna zasada jest taka, żeby nie przepytywać dziecka. No to te pierwsze dni były super i dziecko później w miarę pozytywnie odbierało przedszkole i z chęcią chodziło do przedszkola. Sam przychodzi do domu, włączamy muzykę, on sobie śpiewa, rysowanie przede wszystkim. Wiadomo, że tam jeszcze jakieś bazgrołki są, ale sam faktycznie pyta, żeby mu dać tą kartkę, żeby porysować. No i przede wszystkim też widać przy układaniu klocków, jak i zabawach takich manualnych, że lepiej sobie z tym radzi, zdecydowanie. Każdy dzień w przedszkolu przynosi ciekawe wrażenia. Dzieci zaznajamiają się ze sobą, uczą się współpracy i nabywają nowe umiejętności. W przedszkolu uczymy tego systematyczności, obowiązkowości. Przyzwyczajamy dzieci do tego, że czeka ich ten trudny czas, gdzie trzeba wyjść, wystąpić, powiedzieć coś. No ale przede wszystkim uczymy też i samoobsługi, prawda, żeby te dzieci najmniejsze starały się już jak najlepiej zachowywać te swoje potrzeby, tą samoobsługę, żeby się umiały ubrać, umyć rączki, żeby same zjadły śniadanko, obiad, żeby same jadły, żeby ich nie karmić, więc myślę, że to w najmłodszej grupie jest dla nas najważniejsze. One uczą się powoli, ale bardzo chętnie, są chłonne wiedzy, chętne do zabawy. Między innymi tego uczą się dzieci w przedszkolu publicznym numer 5, a dziś zaprezentowały one swoje umiejętności artystyczne podczas wyjątkowej uroczystości. Ślubowanie na przedszkolaka miało charakter bardzo uroczysty. Wyjątkowa uroczystość, a wyjątkowa, ponieważ pierwsza. Pierwsza dla tych najmłodszych naszych przedszkolaków, dzieci z grupy Misie, czyli dzieci trzyletnich. I muszę powiedzieć, że wybór dnia święta pasowania nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie dzisiaj, 25 listopada, obchodzimy święto pluszowego misia. I dzieci z naszej grupy najmłodszej są właśnie misiami, stąd też zbieżność tych dwóch dat. Małe misie oficjalnie stały się przedszkolakami, tym samym rozpoczęły się ich nowe obowiązki, których na pewno z wiekiem będzie przybywać. Za swój pokaz artystyczny dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, otrzymały pamiątkowe dyplomy i nie zabrakło także słodkiej niespodzianki. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nie tylko dzieci, ale i rodziców.